Strzała Lasek. Siema, znowu, nie? Znowu, widzowie, słuchajcie, nawiedzam Laska, przyjechałem mu tutaj poprzeszkadzać trochę w robocie. Kręci się i zawraca, nie powiem co. Jak idzie szkolenie? Nie, no mocno, wiesz, zrobiliśmy pierwszy dzień bardzo intensywnie, bo chłopaki musieli jakby wypracować tą technikę, grupę. No ale wiadomo, temat jest taki, że to jest najgorzej ze względu na to, że wiele rzeczy, elementów, które po prostu składowo się muszą spiąć w całość, a jutro już wchodzimy jakby w ten bardziej zaawansowany temat, gdzie będą pracować już na pozycjach, postawach, przesłonach, no i na grubszym kalibrze. No to grubo, bo widziałem, że jechali od początku, od podstaw, tak? Czyli teoria... No, balistyka, teoria, wszystko. Wzory, takie rzeczy, no bo wiesz, jeżeli mówimy o tym strzelaniu już długodystansowym, to muszą przede wszystkim poznać tą podstawę, bazę, tak, nie? A potem dopiero reszta. Partnerem głównym kanału jest firma Best Hunters. Słuchaj, dorwałem Cię, bo chciałem, żebyśmy przetestowali paczkę, którą dostałem od BK Precise. Paczkę? Czyli gadżety? Paczkę, gadżety, dokładnie. Dokładnie, urządzenia wylotowe. Polska firma, która generalnie znana jest z tego, że robi bardzo fajne tłumiki w systemie Flow. Czyli tym... Urządzenia wylotowe. Dokładnie. Kompensatory. I teraz mamy kompensatory. Właściwie to mamy urządzenia wylotowe typu hamulce wylotowe, okay, i kompensatory ognia. No tak. Tak, no one służą do tego, żeby ustabilizować broń lub pomóc strzelcowi ustabilizować broń. W momencie, kiedy jakby oddziaływują te gazy, część wylotowa, no to żeby jeszcze wykorzystać siłę i całą tą energię po to, żeby ta broń stała nam bardziej stabilnie. Płasko, dokładnie. Tak, to są te hamulce wylotowe. Natomiast tłumiki ognia bardziej mają cię powodować, żeby tego ognia nie było widać, tak, żebyś nie był tak bardzo wykrywalny, że tak powiem. No, żeby nie było tej ekspozycji, bo wiadomo, zawsze te resztki się dopalają jeszcze podczas wylotu i bywa, że jak mamy fajne jakąś fotę z takim językiem ognia, to jest właśnie to, co tutaj właśnie te urządzenia mają jakby wygasić, nie? A jednak coś za coś, bo hamulce wylotowe są głośniejsze generalnie, AR-y czy tam inna broń generalnie, która używa hamulcy wylotowych, jest głośniejsza, natomiast fajnie ta broń się trzyma, jest stabilna. No bo słuchaj, no bo to nie ma co czarować, wiesz, to jeżeli tak, ja miałem przy swoim POF-ie 415, nie? Na początku tak, właśnie ten hamulec wylotowy albo to tak zwany kierunkowy, no jak ja miałem fajnie, bo on mi stabilizował broń, super wszystko, ale ci co stali z boku, no to właśnie Zdmuchiwałem czapkę, nie? Dokładnie tak. I teraz mam tutaj cały ten zestawik, który dzisiaj będzie nam potrzebny, czyli nasz POF Constambul. POF ma w ogóle bardzo fajny patent, zaraz Wam pokażę, o co chodzi. Z POF-a strzelaliśmy, no i to jest ta paczuszka, tutaj Bartek nam trochę rzeczy wysłał, gadżetów, jakieś papierki, tak, jakieś naklejki, smyczki, ale generalnie chodzi nam o to. Chodzi nam o to, czyli tak, mamy tutaj Fin FH Taplock Muzzle Device. Generalnie tak ogólnie muzzle device, czyli urządzenie wylotowe. I tutaj mamy gwizdek, taki... Znam bardzo, bo to wiesz co, ja nie będę już mówił firmy, ale też w jakiejś tam tej swojej przygodzie z armią spotkałem się i to takie surefire, takie coś tam. Aha. Ja Ci powiem, ja testowałem poprzednią wersję i fajnie działała, tylko że przy strzale było takie brzęczenie. Nie wiem, z czym to było spowodowane. Wydaje mi się, że zastosowali tutaj łącznik, który powoduje, że nie ma tych drgań. Właśnie, były te drgania. I dlatego teraz jest to jakby bardziej scalone, a zarazem spełnia funkcję swoją. To jest bardzo fajny tłumik płomienia. Klasyczne tłumiki, te A2, tak można by powiedzieć, tak? Czyli to są właśnie te. To jest taki mniejszy. No tak. No i zobaczmy, może tak, no zobaczymy go. Tak, zobaczymy co tam będzie się działo. Może uda nam się fajnie nakręcić. Najlepiej to było widoczne, kiedy mamy już ciemno, tak? Kiedy mamy już jest troszeczkę jakby tego światła mniej, wtedy ten ogień, płomień nam fajnie jakby kontrastuje i można zobaczyć jakby cały urok tego właśnie zagadnienia. Mamy tu klucz. Olek dzisiaj bawi się w mechanika. Wiesz, bo to nie wszystkie klucze będą pasowały, ale myślę, że chyba coś... Ja nie chcę mocno, bo nie będziemy dużo strzelać. Tak, bo będziemy strzelać, ale będziemy strzelać tylko jakby demonstracyjnie. O tak, nie? I teraz zobacz, mamy tutaj te trzy wyloty. Czy kierujemy je jakoś, czy po prostu w tym wypadku nie musimy? Wiesz co, w tym wypadku sądzę, że tutaj akurat nie ma to dużego wpływu, bo ma to się równomiernie rozpraszać, tak? Gdyby były dysze, to już wtedy byłoby to konieczne. Także konieczne, także tutaj by trzeba było zwrócić uwagę właśnie na to, żeby te dysze nam szły w odpowiednim kierunku, nie? Tutaj to mamy właśnie jakby w tym układzie całym taki właśnie element wcięć, nacięć, który ma no co? Wytłumić. Tak. Dobra. Zgasić. Zgasić płomień, rozproszyć płomień. Rozproszyć. To co, strzelasz, bo ja bym chciał, żebyś ty strzelił, ty masz duże doświadczenie i będziesz widział porównanie pomiędzy poszczególnymi urządzeniami wylotowymi. Więc z tego klasycznego już, kiedy strzeliśmy w poprzednim filmie, powiedzmy, że tak, to jest A2, no to jest tak? Standardowy, on występuje w wielu karabinach, ze względu na to, że też jakby tłumiki są do niego dedykowane, więc łatwo zamontować, to jest na szybko złączkę, dlatego jakby ma takie zastosowanie, nie inne, ale wiemy, no strzelcy po prostu szukają różnych alternatyw, strzelcy sportowi tym bardziej, bo chcą, żeby ta broń po prostu była stabilna i nie było podrzutu, albo był on optymalnie zneutralizowany. A tutaj mamy, jakby idziemy pod taktykę, czyli szukamy jakby alternatywy dla wytłumienia płomienia. No i zobaczymy, co tam będzie. Tak. Może tutaj nasz operator, Adik, złapie jakiś tam flash, nie? Który się pojawi. Tak. Lub nie. Uwaga, to co, rock and roll? Strzelamy? Tak. Strzelamy. Ja dźwięku niepożądanego nie słyszałem, więc chyba to zostało poprawione. Znaczy wiesz, tutaj kwestia obserwatora z boku, tak? No bo to, jest, to jest jakby ta kwestia. Ja, jeśli chodzi o tą pracę na broni, no to jak praca na broni. Pozycja, postawa, chwyt i wiesz, można tutaj sobie jak dopracujesz, dociśniesz je stabilnie, tak? Tak, tak. On ma tutaj za zadanie rozproszenie tego płomienia. Trzeba by było zrobić to w troszeczkę może bardziej laboratoryjnych warunkach, czyli tak jak powiedziałem, ograniczona widoczność gdzieś tam może w strzelnicy kryta lub noc. I wtedy mielibyśmy obraz rzeczywisty tego, jak to wygląda faktycznie. Zgadza się. Warunki mamy, jakie mamy. Nie chcemy gdzieś tam wieczorami strzelać, bo może to byłoby źle zrozumiałe. Tak. Przez... Mamy jakby tą ograniczoną możliwość jeszcze teraz. Tak. Musielibyśmy znaleźć się na strzelnicy krytej, ale na pewno Adik tam coś uchwycił i może się uda pokazać naszym widzom. Kolejny, ale zupełnie inny w tym momencie. Już teraz to nie będzie tłumik płomienia, tylko hamulec wylotowy. Okay. I to zobacz, taki malutki hamulec wylotowy. O, proszę bardzo. Specjalnie taki wziąłem, żebyśmy mieli porównanie. I teraz zobaczysz fajną rzecz, która ma ten POF. On ma śrubę kontrującą. Normalnie można dokupić sobie te malutkie podkładki którymi, wiesz, dystansowe. Tak, którymi regulujesz tak, żeby po prostu płaskie było na dole, a tutaj boki i góra. No tak, no bo wiemy, o co chodzi. Tutaj mamy boczny dysze, które mają stabilizować broń na atak, a ta ma, powiedzmy, kontrolować ten odrzut, podrzut. Dokładnie. Zakładamy, co? No tak, no. Oleg dzisiaj robi jako nie tylko gun, ale i majster. Majster. W końcu moja ksywa, wiesz, będzie do mnie pasować. No. Czekaj. Wiesz co, niżej. W drugą? Dobra. O, okay. Mamy to. Dobra, teraz już powinno... Tak, tylko wyciągnę. Powinno iść. Mamy tutaj konterkę, to jest śruba i ona ona pracuje. Jeżeli byśmy mieli problem z ustawieniem, to wtedy możemy jakby dać, ustawić ten poziom, skontrować i ustabilizować w takiej pozycji, aby była właściwa. Tak, można w sumie zrobić tak, wkręcamy do końca i sprawdzimy, jak nam to wyjdzie. Dobra. To majster, jedziemy. Jedziemy. Nawet mam Francuza. Jak to? No, i to mamy teraz przykład tego, że nie jest to do końca tak, jak powinno być. Więc teraz sobie ustabilizujemy tak, jak powinno być. Tak. Dzięki czemu mamy stabilizację, mamy ten układ właściwy. W sumie nawet dużo nie brakowało, tak? Bo to... No ale mimo wszystko. I teraz musimy dać kontrę, nie? I teraz tak, mamy tu płaszczyznę, która nam praktycznie ma stanowić tą element prowadzenia gazów. Frontalnie, centralnie. Mamy dwie dysze boczne, które odprowadzają i stabilizują nam broń tak, w układzie, czyli powodują, że po prostu te gazy są rozkładane w układ boczny, czy wyrzucane na boki. Najwięcej wychodzi bokami, tak? Dosłownie, ale mamy też otwór u góry, który ma powodować, co, Olek? No, żeby broń nam nie... Kontrę albo przeciwdziałać podrzutowi. Dokładnie. No i to teraz musimy tak spowodować, żebyśmy tutaj cały układ fajnie, tak, fajnie, zaczekaj. Okej, poczekaj. Nie musi być... Dobra, i teraz dajesz ognia. Ok, poczekaj. No i teraz tak, mamy tutaj... O, more less. I teraz mamy płaszczyznę naszego kompensatora, no i mamy płaszczyznę łoża, także powinno to wszystko być tak, jak powinno, działać tak, jak powinno. No i zobaczymy, nie? A teraz ja znowu masz strzelić? No to ty musisz mieć to porównanie, rozumiesz? No dobra, okej. No, jeśli ja będę walił, to nie będę miał, wiesz... No. A chciałbym, żeby to było w tym samym czasie robione. Dobra. Cudownie, nie założyłem słuchawek. No, tu jest. I teraz w świecie ciszy i to jest właśnie czuć, co się dzieje. Dobrze, i tak głuchy jestem. Co się dzieje? Gazy centralnie poszły mi na ucho. Mój błąd, to nie, po prostu zapomniałem się, jeśli chodzi o słuchawki. Tak, ale to jest właśnie to, jak działa właśnie kompensator i jak właśnie działają dysze, że prowadzą te gazy centralnie do nas, nie? Tak, tak. One idą bokiem, no ale to też dźwięk, nie? Tak. Słuchaj, Constambul, czyli ten najnowszy POF, który właściwie, nie wiem, czy już jest w sprzedaży, to dopiero będzie w sprzedaży, ma regulowany blok gazowy. Tak, mamy tu, o tym właśnie mówimy, więc jakby też jest cały element siły oddziaływania gazów, nie? Tak, tak dalej. Tak. Ale też, no, powiem Ci, fajnie to pracuje. Pierwsze uczucie, tak jak tam nie zwróciłem uwagi na to, tak, tak teraz jest taka przyjemna praca w formie stabilnej lufy. A ja będąc z boku naprawdę to odczułem. Jest takie... Bubu. Tak. No ja też. No. Co mówisz? Ale lepiej, masz wrażenie, że jakby stabilniejszy jest? Tak, dlatego mówię Ci, tak, bo jak założyliśmy tamten tłumik ognia, płomienia, no to takie było, wiadomo, no, ta broń pracuje, nie? Tak. A tutaj fajnie jakby od razu jest taki no nie ma co tutaj teraz, żeby ktoś nie pomyślał, że słodzimy, nie wiadomo co, oczywiście. Wow. Ale to jest właśnie o to chodzi. Taką formę stabilnej broni. Tak. Tak. Jeśli chodzi o karabinek, to jak pofy, to strzelasz od dawna z pofów, tak? No tak, i dlatego wiesz, ja przy swoim akurat mam bardzo podobny tłumik płomienia przy pofie, no bo miałem ten właśnie kompensator, stabilizację, właśnie te dysze, tylko troszeczkę dłuższy był i więcej tych dysz było, no i on tak dawał mocno, nie? Ja nie lubiłem tego uczucia, więc zmieniłem sobie po prostu, żeby troszeczkę po prostu w innej formie pracować. Okej, to co, zmieniamy na następny? No tak, no co, czekaj, sprawdzę. Czysta. Tu mamy bardziej rozbudowaną wersję, czyli mamy już trzy dysze. Zobaczcie, proszę. Stabilizujące w pionie. To jest ten, który Tomek strzelał w poziomie, tak. Przepraszam. W poziomie góra 3 otwory, powodujące jakby przeciwdziałanie podrzutowi. No i tutaj płaszczyzna. Zobaczymy, nie? Tak. Zaraz się przekonamy. Tylko teraz, żebym nie zapomniał znowu tego, wiesz... Słuchawek, nie? Dobra, mamy to. Leciutko damy kontrę. Możesz zastosować narzędzia, jak chcesz. Tak, mówisz? Ale nie zabiorę Ci pracy? No nie, mogę się podzielić moją robotą. Dobra, to jedziemy, nie? To mamy tu, To słuchaj, a Ty dociągnij. O. No, to teraz jest ok. Dobra, mamy to. Teraz jest ok. Dobra, mamy to. Magazynek. Magazynek, znowu kilka strzałów. Adik, weź spróbuj złapać, jak tam się mówi, i dźwięk, i pracę. Ja zakładam słuchawki tym razem. Ale wiesz co, powiem ci, piękny ogień się wydobywa. No tak, no bo, ale on idzie wtedy... Tak, bokami idzie. No. Ale stabilizacja broni jest dobra? Tak, no bo tak jak powiedziałem, ten pierwszy, wiesz, już było czuć, a tutaj no mamy 3 dysze, nie? Tak. Z jednej, 3 z drugiej, no i górna też ta część, która powoduje, że ta broń nie jest podbijana, tak, nie? Czyli jeszcze bardziej wydajny niż ten mały. Nie, fajnie, fajnie, stabilnie w celu, nie? Okej. Mam jeszcze jeden, taki chyba nowość u BK Precise, pokażę ci. Okej. Znaczy ja mam tu kilka w ogóle, nie, ja mam 6. Natomiast słuchaj, chodzi mi o ten model. No dobra. Zobacz. Zobaczcie tutaj widzowie, jak tutaj się rozchodzą te No i tu komory. Mamy różnicę. O. I teraz będzie to w tym układzie. Mamy gazy wylotowe tak bardziej po skosie idą. Tak, one będą od razu ukierunkowane na boki i do góry, nie? Tak, dokładnie tak. Także tutaj nie będzie żadnego wcięcia względem jakby tych przestrzeni górnych tylko boczno i do góry jest tak powycinane, połączone. Że do góry też będzie część, tak jakby trochę po skosie tak szło. No teraz rola Adika, żeby spróbował złapać, jak mu się uda, bo może będzie widać płomień. Ja chętnie się przy tej dymówce... Zakręcisz. No dobra, no to teraz mamy ten tak zwany nowum, tak? Tak. Albo combo. Nazwa akurat tego konkretnego modelu to jest POF Constambul Pro, tak się będzie nazywał, tak będzie w sprzedaży. Tak, jest zrobiony dla Best Huntera specjalnie. Chyba tak, właśnie dokładnie. I zobacz, że tutaj jest taka wersja, sam POF, sam system, czyli upper i lower, to jest wysoka jakość, tak jak POF generalnie to gwarantuje. Natomiast oni tutaj zeszli trochę cenowo z, zobacz, chwyt i kolba jest tania. No bo takim jakby bazą jest Renegade. Dokładnie, najważniejsze jest to. Najważniejsze jest to i ja myślę, że to jest dla klientów, którzy chcą sobie zmodyfikować broń pod swojemu, czyli dobrać własny chwyt, dobrać własną kolbę, a dzięki temu, że tutaj mamy te dwa elementy, są niezbyt drogie, nazwijmy to, to sam karabinek jest relatywnie tani. Tak, dokładnie przystępna cena. Tak. Tak, słuchaj, no ja z 415 już troszeczkę strzelam. Nie ukrywam, że to była moja pierwsza broń, tak jak wszyscy parli wtedy na HK 416, a ja sobie gdzieś tam postanowiłem spróbować innego wymiaru, no i trafiłem na POF-a. To jest 2016 rok, praca na tej broni od początku i przerobiła już niezłą ilość amunicji. Fakt, lufa po 5 latach była do wymiany, ale mimo wszystko jak na inne podzespoły, które ta broń posiada, no to jest, to jest naprawdę klasa, nie? Trochę wystrzeliła. Tak. To co, może walimy w takim razie? No tak, strzelimy, zobaczymy teraz już ten element. No jest, powiem ci, jest takie mocne łomotnięcie. No jest, odczułem to. Tam chyba na tamtych było to bardziej przyjemne. A stabilizacja broni? Względnie tak, ale czuć energię. Aha. Czuć energię. Tutaj czuć tą energię taką, wiesz, że nawet jak na słuchawkach. Tego typu tłumiku powinien. No tak. Klasyczny, tylko wydłużony, dłuższy, zobaczcie, niż ten, który jest w komplecie, że tak powiem, stokowo. Okej. Dobrze, no to działamy. Mamy jeszcze 2, natomiast tego nie będziemy testować, bo to jest taka pośrednia wersja, troszeczkę pomiędzy, to jest hamulec wylotowy typowy, tak? On jest trochę krótszy niż ten, który najbardziej był dla Ciebie wydajny, więc myślimy, że to też zrobi robotę, ale założymy jeszcze typowy tłumik płomienia, przepraszam. Tak, tutaj już jest obojętne, nie. Widzisz, nie jest obojętne. Mamy tą płaszczyznę szeroką, czyli musimy zwrócić uwagę, gdzie ona będzie nam spoczywała i mamy ten element rozproszenia, tak, tego płomienia. Więc tutaj ta część stabilizująca też powinna tutaj zostać. Tak, a u góry mamy część... Aha, czyli to nie jest taki klasyczny tłumik płomienia. Nie, czyli to jest pewnego rodzaju modyfikacja, tak. Tak? No. Waliło? Waliło ładnie. No to mamy, to jest właśnie tłumik płomienia, a zarazem pokazuje, jak bardzo i jak mocno z lufy ten płomień. Ale leci, no taki tłumik płomienia, powiem Ci, że ale ten płomień było widać. No widać, to jest, widzisz, to jest teraz, jak to się nazywa, kwestia funkcjonalności, nie? Kompensator, który nam ukierunkowywuje, stabilizuje. No i... A jak ze stabilizacją? Wiesz co, czuć było leciutkie podrywy, nie? Czuć było. Spróbujemy jeszcze typowy hamulec wylotowy. Tak, spróbujemy. Jeszcze zobacz, tak bo okazuje się, że koniec. Długościowo on jest taki sam, jak ten hamulec, któremu Tomkowi spasował. Tak. Natomiast tutaj mamy 3 komory mniejsze, a tutaj 2 większe. Jedna trochę większa, druga trochę mniejsza. Natomiast długość jest taka sama i zobaczymy, jaka będzie wydajność tego hamulca. Dobra. Tu mamy podobną formułę, czyli mamy u góry musimy mieć dysze, które stabilizować będą nam proces pracy broni. No, powiem Ci, jest fajna stabilizacja. To ja Ci coś jeszcze powiem. Zero ognia z lufy i no, z boku. No i fajnie stabilizuje. Także jakby dwie zalety, można powiedzieć. Przy tym, wiesz, co żeś mówił o rozwinięciu tej wersji, tak, kompensatora, tłumika płomieni, przepraszam, to czuć było pracę, że moje ciało, no bo tutaj ja też specjalnie daję leciutko jakby kontrę temu, żeby zobaczyć, czy będę, czy oddziaływuje ten karabin. Jakbyś się dobrze zaparł, to byś nie widział tej różnicy. Tak, tutaj powiem Ci, złapałem tak jak złapałem, czyli przygotowałem się na to, ale czułem jakby formę naprawdę pomocy, nie? Tego urządzenia w pracy na broni. Super, super. No i jeżeli Wy jeszcze nie widzieliście płomienia, no to też dawało, jakby daje to ten efekt, że spełnia swoją rolę, nie? Tak, tak. Rozprowadza gazy na boki, stabilizuje broń od podrzutu, no i pozwala na to, że broń jeszcze fajnie pracuje. Koza też się z tą zgadza. Chciała pogadać ze mną, ale wiesz co, w tej chwili nie znalazłem na niej. Ale się z Ciebie śmieje. To, nie wiem, nie znam ten... Musiałbym do Afganistanu jechać, żeby tam ten język poznać. Tak, ja powiem Ci, dawno nie byłem, już niewiele pamiętam. Słuchajcie, widzowie, strzeliliśmy na karabinku POF Constambul Pro, no i używaliśmy urządzeń wylotowych marki BK Precise. Tak to wychodzi. Wrażenia Tomka mogliście poznać. Myślę, że w tym temacie wszystko. Nie, fajna klama, fajne urządzenia. Przekrój cały komplet tych urządzeń, które... Cicho, koza. Wcina się, bo chce być gwiazdą. Cały przekrój tych urządzeń, które oczywiście najbardziej można albo trzeba było przekonać się już w takim mocnym strzelaniu, nie? My spróbowaliśmy taki, jak to się mówi, test, szybki test, bo trzeba było dużo więcej czasu i dużo więcej no, jakichś tam zadań, strzelań wymyśleć, żeby zobaczyć efekt, no ale przekrojowo. Tak, dla osób, które nie wiedzą, ten gwint zewnętrzny i ta podkładka to jest ten QD montaż do tłumika Flow, tak? Okej, tak. BK Precise. Ta uszczelka jakby stabilizuje, no i wiadomo, mamy szybki montaż QD. Także tak to wygląda. Widzowie, dziękujemy za obejrzenie do końca i co, do zobaczenia w kolejnym odcinku. No zobaczyska, nie? Tak. Już bez kozy. Cześć. A czemu nie?